Nawet do 5 lat więzienia grozi 4 mężczyznom, którzy pomalowali elewację budynku na Wałbrzyskiej Piaskowej Górze. Do zarzenia doszło w sobotnią noc około godziny 2. Zgłaszający zauważył, że dwóch mężczyzn maluje sprayami elewację budynku przy ulicy Długiej w Wałbrzychu, a dwóch pozostałych obserwuje drogę, stojąc na tak zwanych czatach. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, wandali już nie było. Jednak mundurowi na ulicy Broniewskiego zatrzymali do kontroli samochód, w którym jechali wandale. Przy mężczyznach mundurowi znaleźli plecak, a w nim spraye. Podejrzani mieli również pobrudzone ręce od farb, co wskazywało, że brali udział w popełnieniu przestępstwa. Informuje podkomisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji. Dwóch zatrzymanych to wałbrzyszanie w wieku 21 i 24 lata, a dwaj kolejni, 27 i 35 latek, to mieszkańcy Wrocławia. Podejrzani przyznali się do zarzuconego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Ich losie zadecyduje teraz sąd. Za zniszczenia mienia grozi kara do 5 lat więzienia.